Lekcja pod tytułem Potęgowanie liczb. Cóż to takiego to potęgowanie? To jest sprytny zapis mnożenia. Popatrz na takie mnożenie. Powiedzmy 3 razy 3 razy 3 razy 3 razy 3 razy 3 razy 3. Ciekawe, ile jeszcze tak razy to zrobię, aż mi się kartka skończy. A co tam? Razy 3 razy 3 razy 3. Może wystarczy. Nie chodzi o to, żeby obliczyć wynik, tylko o to, żeby zapisać to w krótszy sposób, no bo takie straszliwe mnożenie, czy może się zdarzyć? Może. Na przykład jakiś astronom będzie może mnożył przez siebie wiele razy tą samą liczbę. Zazwyczaj to będzie 10 swoją drogą. Może się coś takiego zdarzyć i matematycy w takim momencie patrzą na taki zapis i zastanawiają się, czy nie dałoby się tego krócej zrobić. I oczywiście da się. Jak to się robi? Po pierwsze, widzimy, że tutaj ta sama liczba jest mnożona wielokrotnie przez samą siebie. Jaka liczba? 3. No to wpisujemy tą liczbę, która się mnoży przez siebie. A teraz mnożymy, teraz liczymy ile razy. Policzmy ile razy. Pierwsza trójka, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta, jedenasta, dwunasta, trzynasta, czternasta, piętnasta, szesnasta, siedemnasta. 17 tych trójek. I tą 17 matematycy wpisują o tu, u góry. I mówią tak, że to jest 3 do potęgi 17. To znaczy, że 3, trójka, mnoży się przez siebie 17 razy. Czyli 17 tutaj trójek występuje w tym mnożeniu. Jest 17 czynników iloczynu, to się tak powie ładnie. Potocznie my mówimy mnożenie, a matematycy mówią iloczyn. Mam nadzieję, że znasz już to pojęcie iloczyn. Czyli potęgowanie jest to po prostu prostszy, krótszy zapis długaśnego mnożenia. Popatrzmy na takie mnożenie, na przykład 5 razy 5 razy 5 razy 5 razy 5 razy 5. No może już wystarczy. No to wpisujemy tak. Piątkę, no bo to piątki się mnożą, a teraz liczymy, ile ich jest. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. Czyli tutaj wpisujemy u góry szóstkę. U dołu co się mnoży, a u góry ile jest tych elementów mnożonych przez siebie. Tutaj było 6. I czytamy 5 do potęgi 6. Napiszmy inne mnożenie. 7 razy 7 razy 7. Mnoży się 7. Ile jest siódemek? 3. Czyli do potęgi 3. 7 do potęgi 3. Już umiesz, mam nadzieję, zapisać w takim razie długie mnożenie w postaci potęgi. A teraz w drugą stronę może być na przykład coś takiego. 4 do potęgi 8. To znaczy, że co? Czwórki mnożą się przez siebie. Ile jest tych czwórek? 8. No to wpisujemy. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma i ósma. Inny przykład. 10 do potęgi 5. Dziesiątki się przez siebie mnożą. Ile ich jest? 5. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta. Ot i cała tajemnica. Popatrzmy na dwa szczególne przypadki, o których warto pamiętać. Podnoszenie do pierwszej potęgi i podnoszenie do zerowej potęgi. Najpierw do pierwszej. To jest prostsze. 4 do pierwszej potęgi, czyli co się mnoży przez siebie? 4. Ile jest tych czwórek? 1, czyli po prostu 4. Już nie ma co mnożyć, nie piszemy razy 4, bo to by było wtedy do potęgi drugiej. Tej drugiej nie ma. Czyli mówiąc krótko, liczba podnoszona do potęgi pierwszej daje tą samą liczbę. Czyli tutaj 12, tutaj 1248. W tym wypadku 13,21. A więc podnoszenie do potęgi pierwszej nie zmienia liczby, daje tą samą liczbę. A co to znaczy podnieść do potęgi zerowej? Tutaj matematycy umówili się w sposób następujący. Jakąkolwiek liczbę podnosimy do potęgi zerowej, to zawsze da nam wynik 1. Co byśmy nie podnosili do zerowej? Więc i tu 1, i tu 1, i tu 1. To trzeba pamiętać. Podnoszenie do potęgi pierwszej nie zmienia liczby, daje tą samą liczbę. A podnoszenie do potęgi zerowej daje zawsze w wyniku 1. Jakąkolwiek liczbę byśmy nie potęgowali do potęgi zerowej. Przeróbmy sobie teraz na pożegnanie kilka przykładów. Pierwszy zestaw. 3 do potęgi trzeciej. Czyli mnożymy trójkę. Ile ich jest? 3. To wpisałem. 3 razy 3 razy 3.
No i to teraz trzeba policzyć albo w pamięci, albo pisemnie, jak ktoś już bardzo musi, to za pomocą kalkulatora. Ja spróbuję to zrobić w pamięci. 3 razy 3 to już jest 9 i jeszcze razy 3, 27. 10 do potęgi 5, czyli dziesiątkę mnożymy przez siebie i tych dziesiątek jest 5, bo do potęgi 5. No to napiszmy to sobie i mamy 10 razy 10 to już jest 100, razy 10 to jeszcze jedno 0 dochodzi, razy 10 to jeszcze jedno 0 dochodzi, tu już były, tu już jest 4 i jeszcze razy 10 to jeszcze jedno 0, czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5 zer. 2 dziesiąte do potęgi 4, czyli mnoży się przez siebie 2 dziesiąte i tych 2 dziesiątych, tych czynników w mnożeniu są 4, bo do potęgi 4, no to mnóżmy. Jak to zrobię? Znowu, mógłbym to robić w pamięci albo pisemnie. W pamięci na jednej z lekcji o mnożeniu ułamków dziesiętnych mówiłem tak. Najpierw popatrz na to, jak na mnożenie liczb naturalnych, czyli 2 razy 2 razy 2 razy 2. To ile by to było? 2 razy 2 to 4, razy 2 to 8, razy 2 to 16. Zapisz to sobie, a teraz ustal pozycję przecinka dziesiętnego. Ile mamy cyfr na prawo od przecinka? Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Więc ustalamy pozycję przecinka. Pierwszy, 1, 2, 3, 4. Tu musi być przecinek, a więc jeszcze dwa zera trzeba dopisać. No i zero przedprzecinkowe tak zwane. Kolejny przykład. 1 do 12. Jedynka się mnoży przez siebie. Ile razy? Tutaj 12 tych jedynek będzie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jakiż to będzie wynik? A jakby było 1 do potęgi 1248, jaki byłby wynik? Ten sam, po prostu 1. I tu 1, i tu 1. Bo ile razy byśmy jedynkę przez siebie nie mnożyli, zawsze dostaniemy 1. Też warto o tym pamiętać. Jeszcze kilka przykładów. 4 razy 10 do czwartej. Co tu zrobimy? Zauważ, że tu mamy dwa działania. Potęgowanie i mnożenie. Które najpierw trzeba wykonać? Potęgowanie, czyli mamy 4 razy i teraz 10 do czwartej to będzie pierwsze 0, drugie, trzecie, czwarte. 4 razy 10 tysięcy, no to odpowiednia lekcja mówi nam, co robimy, kiedy mnożymy przez wielokrotność dziesiątki. Zajrzyj do niej, jak nie pamiętasz. No, pamiętasz, co trzeba robić? Przecinek przesuwać w prawą stronę. Ale przy czwórce powiesz, nie ma przecinka. Jak to nie ma? Napiszę tą czwórkę. O, tu jest ten przecinek, tylko my jego nie piszemy. Tylko trzeba pamiętać, że on jest w tym miejscu. I teraz ten z tego miejsca przesuwamy o tyle, ile jest zer. Raz, dwa, trzy, cztery. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte miejsce. I tu się ma znaleźć przecinek, czyli trzeba uzupełnić zerami. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli raz, dwa, trzy, cztery. Podobny przykład następny. Najpierw potęgujemy, czyli mamy 3 i 231 tysięcznych razy 10 do 3, czyli 10 i 3 zera. I znowu przecinek o raz, dwa, trzy pozycje. Tu wyląduje, czyli będzie 3231. Następny przykład, dzielenie. Znowu najpierw potęgujemy, czyli pierwsza liczba, zostawiamy ją w spokoju. I teraz podnosimy 10 do drugiej, czyli mamy 100. Tym razem dzielimy przez liczbę zakończoną zerami. Jedynka i dwa zera to przesuwamy tym razem w którą stronę przy dzieleniu? W lewo. Przecinek w lewo. O ile miejsc? Tyle, ile jest zer. Pierwsze, drugie miejsce. Tu się znajdzie przecinek. A więc mamy 0, przecinek, 2, 5, 4, 2. I ostatni przykład. 333 podzielić i najpierw potęgowanie. 10 do czwartej, czyli mamy 10 i 4 zera. A więc trzeba przesunąć znowu ten przecinek, który stoi najpierw sobie tutaj o 4 pozycje. Pierwsza, druga, trzecia i czwarta. Tu się musi znaleźć przecinek, czyli jedno zero, zanim trzeba dopisać. Mam przecinek, dopisane 0 i 3, 3, 3. I oczywiście 0 przed przecinkiem.